I to są Pana obrazy? E, wie Pan co? Tyle już tego zrobiłem, że nie pamiętam. E, ten chyba jest mój, bo widzę, że jest podpisany e, moim pseudonimem. Ten... Ten chyba syn zrobił. Pański syn to zrobił? Mój syn. Ten... Tylko, że ten... E, środkowy? Środkowy ten, który nie ma w lewej ręce tych dwóch palców. On to zrobił? No? Tylko, że on jest praworęczny, więc to on nie używał lewej. Adenki. A, dlatego jest odwrócone lustrzanie. Mm, one są na sprzedaż dalej? Czy to już jest kupione? Czy jak Ten tak? syna jest na pewno. A to nie, bo nie idzie. Jak pan kupi, to pójdzie, nie? No tak. <laughs> Może pan sobie usiąść, chyba, czy się pan chce przejść po oglądacze? No bo bo myślałem, że. Nie, nie, już tam, tam tej, bo tam, tam już nie ma galerii, tam jest jakaś prywatna część. Tam jest już y, dom, to tam y, do Staśki bym nie. Nie, 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 nie polecam wchodzić, bo obiad robi. Y, A to ale... tym bardziej by wszedł, co? Nie, to ja może pan to zostać nawet biznes. Dlatego właśnie też przyjechałem, bo tak byłem polecony. Ale jakby pan chciał zobaczyć takie rzeczy, no, no już, już naprawdę porządne, bo to, to są takie malunki, no to, to w domu to się malowało, to jeszcze. A co tu jest namalowane? Koń. Koń. Mhm. Na, tym, na tym trzecim szczycie jest koń. Od tego zacząłem. Jak ja widzę takie rzeczy, nie, to ja na przykład sobie myślę, co pan chciał tym koniem pokazać, nie? Tego... Polska. Głównie Polska. Gdzieś tam się przewija przez większość moich prac. Ojczyzna. Tęsknota. Ja jestem na wygnaniu już trzeci rok. Ale I dalej... każdego dnia tęsknię. Ale to też pan cały czas dobrze że też po polsku mówi. To też jest fajne. Tak. Fajnie. My w, w domu próbujemy codziennie mówić po polsku. Mm -hmm. Dzieci są Austriakami w połowie od ojca, a ja... Mm... Ja Jestem Polakiem. No tak, no tak. Ale tą Polskę pan maluje w jakiś, nie wiem, właśnie ze względu na żonę bardziej, czy to chodzi o, o, o jakieś takie wspomnienia? wspomnienie? o tatę ojca. Mhm. jakieś mnie ojca. Związki miał z Polską, tak? On był powstańcem. Powstańcem. Yy, w pierwszym rozbiorze Polski był. Yy, w pierwszym rozbiorze Polski. Przepraszam. Yy. W trzecim. W trzecim trzeci, mi się zgadzało wtedy. Ale to jakoś co, on też jakoś malował coś jakieś, miał zainteresowania? Tak. On żył, pan nie uwierzy, ale on żył 250 lat. Mój ojciec, dlatego Trudno ja uwierzyć, dla ale jak pan mówi, no to, no to wierzę, nie? Niech mu będzie ziemia lekka. Lekką będzie. Lekką. Przepraszam, bo ja po prostu nie, nie do końca pamiętam też. Yy, po, yy, naprawdę pan po polsku dobrze mówi, ale... Tak Chodzi o to dbał. Yy, jako Austriak, tak? Dbał, żeby pan po polsku też mówił. Tak. Rozumiem. Nie, bo on kochał Polskę. Kochał Polskę. On zawsze. Ją A panował. jakie miał związki z Polską? No i wy pan zaintrygował bo ja też On uczestniczył przyjechałem... w rozbiorze Polski. Mm -hmm. Mm -hmm. Trzecim. Trzecim rozbiorze, tak. I dlatego tą Polskę jakoś tak sobie ulubił. Tak, bo on jak on ją rozebrał, ale miał też takie poczucie. To może. Współczucie. Polskę czy ma żonę? A, żonę rozbierał moją mamę. Czyli i rozbierał Polskę, a potem do aktu rozbierał. Matkę. Matkę, matkę, ale nie Polkę. Nie. Matka była Szwedką. Matka była Szwedką. No to, bo, bo pana galeria mi tutaj została polecona, i ja pomyślałem sobie, że. No zapraszam. Że w prezencie ale dam i żonie swojej, ale teraz sobie tak mam problem, bo nie wiem, czy wziąć tego konia tutaj mhm. bardziej, czy pójść tamtą stronę tego, co to jest jakiś pies, czy co to jest. Koń. No to jakbyśmy się do ceny dogadali, to ja może tego konia bym wziął. Co? Konia. Konia, jednak wie pan, ten koń taki jest... A to jest na jakąś okazję, proszę pana? No i urodziny żony. Urodziny żony. Urodziny żony, żo żona ma urodziny i... No to jest 2000 euro. 2000 euro tyle obrazy? Kurczę, jakbyś... Ale możemy negocjować. No to... Bo mi to wisi, to mi... No wisi mi, a mi nie wisi. Hmm. <laughs> no to jakbyśmy, nie wiem, tak, Bo ja bardziej tak myślałem, przedział 50... 100 euro myślałem, 50, że. 50 to... euro. 50 100 euro. To 50. To już była łatwa ta <grywia> To najlepsze, że na świecie. To jak... się nie, nie musi kończyć nigdy. jak kocham to, że ty dla mnie wtedy jesteś tym austriackim, k... A! przepraszam, jakimś malarzem. Tak naprawdę jakimś przedziwnym gościem, którego charakter rozumiem, bo on jest. Dla niego to jest wszystko. Te ro, koligacje rodzinne dla niego są bardzo ważne. On jest dumny z tego. że ci ludzie już dawno nie żyją. on nie mają większego wpływu na ich życie, ale on sobie sam nadaje takie znaczenie. mi tego. Nie go spokój, no? Ale też burzliwe życie. Niesamicie no. niesamowity <laughs> człowiek. Ojciec. Wow. I ja nie mam naprawdę żadnych wyrzutów sumienia. Nawet nie mam cienia wyrzutów sumienia, że my sobie pozwalamy, i to jest chyba dobre, dobre stwierdzenie, na totalnie pewnie dla ludzi. Mm, nie kurczę. No, szukam, żeby nie było wulgorezmu. Tak, tak, nie... tak jak abstrakcyjna. Ja, ja, ja wyczuwam może troszeczkę, może, może się zgodzi, że Ja mam taki strach, że ktoś pomyśli sobie, kurczę, no. Co wy robicie? Po co wy tak... Wy tylko gadacie? Co to jest? Co wam to daje? Nie gadacie o czymś, co istnieje. Wymyślacie jakieś sztuczne rzeczy. Po co? Myślisz, że rzeczywiście jest tak... O Jezu, to teraz popsułeś mi mój świat. O. Dlatego, że ja myślałem, że wiesz, no, my, my zajmujemy się improwizacją amatorską od lat już. To już jest w latach o, lata. I dla mnie satysfakcjonującym elementem tego, tak absolutnie, jest to, że ja mogę zanurzyć się w historię, która się dzieje obok mnie. Mm -hmm. I ta historia, nie wiem. I to jest chyba najprzyjemniejsze w tym, że ja nie wiem, gdzie ona, do czego ona dąży. Mm -hmm. To jest tak, jakbym oglądał film, który właśnie robimy. Tak. I miałem cichą nadzieję, bardzo cichą, że dla kogoś może to być tak samo odbierane. Ale teraz, jak sobie przypomnę na przykład moje wcześniejsze oczekiwania względem improwizacji i czy to amatorskiej takiej, na takim podstawowym nawet jeden minus jeden poziomie, który my uprawiamy, czy to w przypadku takiej improwizacji profesjonalnej, to ja nie wiem, czy to tak miałeś, ale ja się na przykład zawsze łapałem na tym, że ch chciałem, żeby na pewnym etapie to było śmieszne. Mhm. A ja już nie mam takich oczekiwań względem improwizacji. Tak, zwłaszcza, że no to, to niestety działa tak pięknie, zaskakująco jak większość rzeczy w życiu, że im bardziej chcesz, żeby coś było jakieś, tym trudniej chyba to takim stworzyć. Mhm. Bardziej mi chodzi o to, że te momenty, kiedy staramy się robić po prostu prawdziwą scenę i wczuć się jakby na maksa w, w bohaterów, których wymyślamy, i wykorzystujemy tylko takie momenty, kiedy ewidentnie. Jest miejsce na to, żeby wykorzystać mhm. to y, komediowo, to, to jakby jest najskuteczniejsze, bo to sprawia, że tak. to się kumuluje w takim jednym momencie z zaskoczenia, bo samego ciebie to zaskakuje, że nagle tak. możesz, o Jezu, jeżeli odpowiem, to to będzie zabawne, nie? Mhm. Y, no, dużo, dużo, dużo jest takich ścieżek. Ja na przykład w ogóle bardzo naturszczykowo do tego podchodzę. Ja nigdy nie czytałem żadnych materiałów no w ogóle do koncepcji improwizowania i, i wymyślania rzeczy, ale. Odkąd pamiętam, wymyślałem historię. W sensie dostawałem nagrody za wiersze, dostawałem nagrody za opowiadania mm. w konkursach z języka polskiego, w podstawówce. Uwielbiałem historie i one w moim przypadku zawsze były słodko-gorzkie i, i zabawne. Pamiętam, że w takim opowiadaniu, które zostało nagrodzone. O, o. Y I w ogóle zwróć uwagę, że zaczęliśmy rozmawiać, zapomnieliśmy o tym, że jest program jakieś intro, nie intro. <grym <grym> Dzień dobry. O Jezu, To jest ogromny temat, w sumie super Bardzo się, duży temat. Fajnie, się cieszę, żeby, że o tym rozmawiamy. My nigdy w swoim życiu nie podsumowaliśmy naszych emocji względem tego, co my robimy w każdym tygodniu, Moim wielokrotnie. Moim codziennie, naprawdę. Tak. A Codzie... nie, no tak, licząc takie krótkie wejścia no. na telegramie, czy sobie wysyłamy, to. to... No, w naszym życiu bez kitu improwizacja jest. Zubilujący. Chyba sposobem komunikacji w ogóle, w sensie my czasami nie rozmawiamy ze sobą w normalny sposób, nie wiem, nie pamiętam teraz ostatni, w ostatnich yy, latach, w ostatnim Ty. czasie momentu, w którym nie gadalibyśmy dłużej niż tam dzień, tak a nawet nie pamiętam, w sensie nie pamiętam kiedy ostatnio nie rozmawialiśmy jakiegoś dnia, ale mhm, zdarzały się takie tak. dni, kiedy nie gadaliśmy... A wysłaliśmy sobie abstrakcyjne historie, żeby siebie tam po prostu rozbawić i coś tam. To prawda. I nie było nic poważnego, tylko to i było tak, okej, okay, u niego wszystko okej. Okay. Absolutnie. I wiesz, co sobie zdałem sprawę jeszcze z jednej rzeczy, że ja chyba nigdy do ciebie do domu nie wszedłem. Na zasadzie cześć, Dawid, jak się masz, a jak się czujesz? To by było, yeah. to by było w postaci to, to, to już. By... A, tak, to prawda. To by było Ty byś dziwne. mi nie uwierzył, że ja tak, tak robię. To za każdym tak... razem jest. O co chodzi? Tak. Ale przychodzę i mówię, przedłem nabrać dług. Znaczy tak. cokolwiek takiego. Tak. <laughs> <To> jest... <laughs> Więc jakby. Poczucie humoru, wydaje mi się, że jest dla nas bardzo ważne, reagujemy na to samo poczucie humoru. I zgubiłem kolejne rzeczy, ale chodzi mi o to, że. A propos, mówiłeś tego komunikacji, między nami, mm -hmm. że ono cały czas jest. Ja myślę, że gdyby wyciągnąć te, te, te improwizowane scenki albo kompletnie abstrakcyjne, to my byśmy trzy czwarte komunikacji nie mieli w ogóle, tak naprawdę. My byśmy. Tak. I, I wydaje mi się, że my znaleźliśmy taką formułę, że w ten sposób sobie mm, komunikujemy wiele rzeczy, jasne, ale ja mam tak, że mnie kusi bardzo często to, żeby zobaczyć, jaka będzie Twoja reakcja na coś. I... No tak. I ja, i ja, 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 to jest ja się, bardzo ekscytujące. Tak, i to, i to nie jest rzecz, która mnie jakoś bardzo będzie śmieszyła w takim znaczeniu, że ja, ja chcę, żebyś tym mnie rozbawił. Nie, nie, ja chcę po prostu, żebyś ty zareagował na to, że, nie wiem, ja mówię, okej, okay, powiedzmy, byśmy teraz siedzieli, ci zabrał i powiedział, panu już wystarczy. <świetnie>. I ja chcę zobaczyć, co, co ty, co, jak w którą stronę to pociągniesz to dalej. Nie? A też, I... nie wiem, nigdy o tym nie gadaliśmy, nigdy tego nie planowaliśmy, po prostu zaczęliśmy tak żyć i to jest niesamowite, że ja mam takie poczucie, że mogę zrobić wszystko... Ty, mogę Ciebie zaskoczyć na chwilę, że będziesz zaskoczony, że stało się coś takiego, nie wiem, że krzyknąłem na ulicy głośno i, i zwracam uwagę na nas, albo wskoczyłem pod samochód, no nie wiem, jakieś zabawne rzeczy. Tak, y, tak, tak. Tu, czuję się tak swobodnie, że naprawdę mam wrażenie, że mogę zrobić wszystko i nigdy się nie boję, że Ty się obrazisz, że Ty pomyślisz, o kurde, to jest rzeczy, to jest, to, co tak, to jest? Nie, że, że to, Że mogę po prostu... To prawda, ja mam to jakoś tak taką Tak stymuluję ta to, tak bawi. Ta sama, że, że ja się nie boję tego, że ty powiesz O, jest jaka bzdura, jaka z... Dlaczego tak. ty sobie coś jakiego nieśmiesznego? No, to jest, jak, jak, jaki dramat. Czasami I... jemy śniadanie i przez 20 minut ja się patrzę w tego telegrama, wysyłam ci filmiki, się chichram i potem mam tak, ale fajny początek dnia. Tak. Od razu była rozgrzewka, od razu było pomyśleć coś, że coś żeby go rozbawić. Mhm. Te, te wiadomości, które wysyłamy do siebie bezpośrednio, faktycznie często są. Głównie po to, żeby się rozbawić. Absolutnie. I wydaje mi się, że my przejechaliśmy już przez tak wiele różnych wątków i scenariuszy. No. To jest tak, i, i, z, i za każdym razem, mimo tak długiego czasu, no. za zawsze się udaje coś znaleźć innego. Przecież my już. Co my robiliśmy? No, Stary... ty ty kiedyś całą Wielkanoc spędziłeś na improwizacji. Całą Ofa. Wielkanoc. Pandemiczna Wielkanoc, tak. To była rodzinne święta, ale pierwszy raz bez rodziny, bo byliśmy rozdzieleni przez pandemię. Mhm. W innych województwach ukrzyźni. I ty komentowałeś: e... Ja byłem takim starszym no takim z rzędą, który tak. sprawdza, co się dzieje u sąsiadu, Zdawałeś relacje z tego. To było niezwykłe doświadczenie. To jest... W koszule, piękne, przy jajku. W, w krawaciku. Pięknie to było. No. No, no wiesz, no, my, ja, ja nawet nie chcę zaczynać z tego wątku, ile różnych scen i na jakie różne tematy my to robiliśmy. Byliśmy ostatnio z takich rzeczy, które mi się przypomniały. Byliśmy dwoma aktorami, którzy spotkali się na planie i i jeden powiedział, widzisz, tego tyle było, że też pewnie nie kojarzysz. To jest, to jest Nawet tak, nie? Tak, i to była sytuacja taka, że. O, nie, nie, to było rozmawialiśmy z nieistniejącym reżyserem, który nam o, tak. podrzucał kwestię. My mówiliśmy, ja się myliłem, ale na pewnym etapie była sytuacja taka, że ja zasługerowałem, że ty dostałeś tą rolę, być może ze względu na to, że jakoś przyczyniłeś się do śmierci osoby, która wcześniej wykonywała tak. tę rolę. I wiecie, co było niesamowite, ale cieszę się, że mi się ten fragment przypomniał. Dawid odczuwał fizyczny ból. Tak, to prawda. Kiedy ja go oskarżałem, i to w bardzo taki plugawy sposób, ty, 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 ty ładnie odgrywasz to, jak ja cię oskarżałem. Bo pamiętasz, jak, jak je używałem? Ja używałem tego, że ludzie mówią. Tak, nie, to było tak właśnie, no... Ludzie mówią, ja nie, mam, nie mam dzisiaj w sobie tej mocy, żeby to było tak brutalne, jak ty to wtedy zrobiłeś. Nie znaczy mam ja, ja, ty, ja to robiłem tak na zadanie no, no, Ludzie ja nic nie sugeruję, mówię. ja nie sugeruję. To ja... Nie chodzi o mnie. Tak. Wiesz, jeżeli mnie pytasz. Ja tylko, ja tylko przekazuję sprawę. Nie powiedzieć, ludziom. kto jest winny, to nie wiem, czy mówiłbym, że ma fioletowe buty, <laughs> zielone spodnie i kraciastą koszulę, to ludzie. Tak. Plotki, nie wiem. I ty byłeś ja... tak bardzo wewnątrz i, i najgorsze jest to, że ja w trakcie tego, tak na moment wyszedłem z tej postaci, której, w której, o której byłem i sobie myślę, okej, okay, ja nie wiem, czy to idzie w dobrą stronę, bo ja widzę, że tobie jest bardzo niedobrze, ale z drugiej strony sobie myślałem, o to w tym trochę chodzi, o to, żebyśmy byli przez Odcięli moment, w się innym trochę od, świecie. od siebie, nie? I, tak. I faktycznie weszli po prostu w, w postać i... Nie wiem, dla mnie to po prostu ma sens. Jakoś nigdy tego nie, nie rozbierałem na czynniki pierwsze chyba aż tak. Nie zastanawiałem się po co to jest i czemu to służy. Po prostu super. Podobają mi się zabawy głową. Tak. Tak, 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 tak. Ja przepraszam, ale przypominaj mi się znowu takie elementy, które chętnie bym wyciągnął, bo, bo, bo wydaje mi się, że one się nawet bronią z perspektywy czasu. Słuchajcie, sytuacja jest taka: skończyliśmy ostatnio tutaj nagrywać podcast, zbieraliśmy się. Ja miałem tutaj bambuko nasze, czyli księdzową czapkę, i ona sobie tutaj tak po prostu leżała. I ja nie wiem, czemu Dawid stanął, przyszedł tutaj chyba z, właśnie z tego drugiego pokoju i powiedział: Nie lubię śliwek. I to było jedyne zdanie, które padło wtedy. O tak, faktycznie. I nic, nic innego za tym się nie wydarzyło, łącznie z tym, że ty zacząłeś mówić o tym i wyszło w toku tego wszystkiego, że ty odziedziczyłeś jakiś sad, cała rodzina w tym pracowała i oni siedzieli w tych śliwkach przez całe to życie. Nie cierpiał śliwek. Nie, no, no, on nie cierpiał śliwek. Yy, I ty mi to mówisz ja na tym etapie nie mam pojęcia, kim jestem jeszcze. Ja, tak. ja, ja cię na razie słucham z uwagą, tak. próbuję łagodzić sytuację. I to jest właśnie cudowne, że mm, jakby w teorii improwizacji zawsze to jest coś takiego, że ja zawsze akceptuję, co ty tak. mówisz, plus dodaję. Czyli jest klasyczne to yes and. Mm, więc dla mnie to było naturalne. Próbuję, próbuję coś dodawać i chociażby nawet takie drobne elementy, i powiedziemy, spokój się Sławek. I, I nagle ty się nazywasz Sławkiem. Tak. Potem się okazało, że Sławek był jeszcze w trzech innych scenach. Tak, tak, tak. Znaczyń, tak, tak. Nie był... Tym Sławkiem, ale to, to tak, prawda. Taki atlas chmur Adla, był, trochę, Absolutnie, nie? tak. I, I nagle się okazuje, że on przyszedł do biskupa pożalić się, yy, który, którym tak. ja zrobiłem tak, że powiedziałem, że, że mam nieszpory albo coś takiego i muszę mm. iść i założyłem tą czapkę. I ta scena skończyła się tym, że ty powiedziałeś właśnie coś o synu swoim. Aha, że przepraszam, że ty powiedziałeś, że ty masz już dość, że masz 37 lat, jeszcze całe życie przed sobą. Yy, I. I sprawa była taka, że Ty chyba coś wspomniałeś o swoim synu w jakimś kontekście, że on się albo ma tym zająć za ciebie, chyba albo tak. wspomniałeś. Ale miał przejąć coś. Tak, on miał 21 lat, i, 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 bisk, był... i Biskup zapytał: A, czyli ten środkowy. Ta. Sugerując, ta. że 37-letni mężczyzna no. miał starszego jeszcze syna niż ten, który ma 21. 21 tak. I nas już to kompletnie rozwaliło. I teraz to jest właśnie ciekawe w tym przypadku: to jest to, no, mi... że. Chodź. Przepraszam, bo Czas... emocje są duże. Lubimy Wejdę totalnie w ten moment, w sensie, bo wydaje mi się, że chcesz powiedzieć to samo, i ja już Powiedz. to mam, że nie masz prawa wiedzieć, dokąd cię zaprowadzi ta, 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 ta przygoda, kiedy ona się zaczyna. W sensie, tak. od zdania, nie lubię śliwek, który. Z... Po pierwsze, w już wiesz, że kłamie, może... bo ja lubię śliwki. To tak, to druga sprawa. E, Więcej Od razu wiesz, że tu jest już jakaś e, postać. Dla mnie niesamowicie, niezwykle ekscytujące jest to, że tak jak ja nie wiem, co się wydarzy, ty, tak ty nie wiesz. Nie I my możemy to skończyć jakby w minutę, możemy to ciągnąć przez 15 minut i nagle na końcu dzieje się coś, co, co sprawia, że jesteśmy już bezbronni po prostu, bo. Tak. Ten 21-latek był środkowym. I, tak. i, a wtedy dochodzi taki do takiej szybkiej wymiany. Ja mówię, że no ten 21-letni. Aha. Czyli ten środkowy. I to jest tak normalne. I w tym świecie, kiedy już znamy tych bohaterów nagle, I oni To nie są jest już planowane stworzeni. jako coś, co tak. miało być śmieszne. No. To było po prostu no. moje doprecyzowanie no. tego, tego czegoś I, i niesamowite asysty gole piękne kurcze no ale z drugiej strony sobie myślę tak że jak teraz my sobie rozmawiamy znowu się zapomnieliśmy i tutaj wyrzucamy z siebie myśli i, i dużo słów myślę sobie o tym że jak ktoś tego słucha i dlatego super jest, że mamy taką okazję odbić się od was w tym kontekście to sobie myślę, kurczę, jaki to jest bez sensu, bo ta, bo ta scena tak naprawdę, no, ona jest po nic, i teraz jest pytanie, czy ona wytrzymuje trochę próbę czasu i, i, i czy ona jest wolnorynkowo śmieszna. Natomiast wydaje mi się, że po pierwsze, nikt z nas nie ma intencji, żeby ona była śmieszna, to jest pierwsza zasadnicza sprawa. A druga rzecz jest taka, że, że, że myślę, że, że tego typu rzeczy, o których my teraz mówimy, przytaczamy gotowe całe historie, dla wielu ludzi mogą być kompletnie niezrozumiałe, bo. Wiesz, bo my jesteśmy trochę, wydaje mi się, że jako Polacy przyzwyczajeni do innego rodzaju humoru. I, mm -hmm. i to jest tak, że u nas stand-up długo był że na zasadzie, ok, mm -hmm. kiedy, kiedy, kiedy on się przebierze za zabawę. Mm -hmm. Nie, to, ten kabaret jest jednoosobowy, Nie, są klasyczne pytania, które... No i tak. A, a, a coś takiego jak improwizacja I, i taka, którą ja też miałem okazję poznać od strony tego, że była przedmiotem na moim kursie, Mhm. to pierwsza rzecz, którą naprawdę usłyszeliśmy w pierwszych 15 minutach, to jest to, że jeśli próbujesz w trakcie improwizacji być śmiesznym, to znaczy, że to naprawdę wyjdzie nieśmiesznie. No właśnie teraz, tak, teraz sobie tak myślę o naszych y, tendencjach y, takich narodowych. Chcę, cały czas chciałem wspomnieć o y, polskim o, o odpowiedniku Monte Pythona, czyli za chwilę dalszy ciąg programu, no tak. między innymi, bo takich programów też Oczywiście. było parę, Koc. ale pan... Y, tak, między... Tak, na przykład. <clears throat> czyli, czyli właśnie... Pan Krzysztof Materna i pan Wojciech Mann. Eee, eee, a powiedziałeś: Man przez jedno N. A dlatego przez sprawdziłem N. sobie na ręce mhm. i tak, jakby przeprosiłem za to. Jasne, okej. Okay. No to są akurat dla mnie absolutni bohaterowie tego gatunku. Reprezentują poczucie humoru, które ubóstwiam. Cudownie, że ty to wywołałeś, bo zobacz, że. Oni tak naprawdę w dużej mierze no na pewno improwizowali tak, na maksa. oj bardzo. I to były bardzo takie imersyjne spotkanie znowu, że oni się zatapiali w tym, jakiś ziomek siedzi na krawężniku, drugi go pociesza. Tak, ale no to jest dla mnie niesamowite, bo naprawdę ja, ja sobie do dzisiaj oglądam raz na jakiś czas, zresztą parę dni temu znowu oglądałem fragmenty jakiegoś odcinka. Przez to, że to jest abstrakcyjne, to ja nigdy na przykład nie jestem w stanie... Wydaje mi się, że widziałem już większość rzeczy, mhm. które y, można znaleźć w internecie, bo to nigdy oficjalnie Pewnie. nie zostało wydane i w ogóle. Ale mm, ja nigdy nie czuję się, że oglądam to drugi raz. Przez to właśnie, że to jest improwizowane, że to nie jest zaprojektowane, że, że dzieją się rzeczy zaskakujące, czy, czy, czy widzę reakcje y, aktorów, którzy się śmieją i, i, i jeden drugiego rozbawił, a pan Wojciech ma, nie wiem czy... A, czy chociaż raz go widziałem, żeby wyszedł z postaci? On jest niesamowity. On jest niesamowity ale ja też no. uwielbiam, jak Krzysztof Materna się śmieje. Tak, uwielbiam tak. ten moment. On jest, on jest cały on sobą tutaj. po prostu y, rozłożony, nie? Tak, a Wojciech ktoś tak. mówi i pan Krzysztof ma po prostu. Widać, tak, to że to, to były dobre czasy. A tak. jeszcze wszystkie te właśnie wąsy poprzyklejane, to wszystko tak. fantastyczne. Wydaje mi się, że. Mm, że to, co my robimy, trochę naśladuje... Pewnie. Jak, nie wiem, czy to był jakiś plan kiedykolwiek, ale czerpiemy ale nie, z tych rzeczy, więc je trochę... Cieszę się, że nagrywamy ten odcinek, bo tak. mnie, nigdy nie porozmawialiśmy o czymś tak ważnym. Tak, ale masz rację. Ale generalnie więc yy, chyba chodzi mi o to, że to jest zawsze świeże. Mhm. To zawsze... Zawsze od ilości energii włożonej będzie zależało to, co wyjmę. Tak, 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 tak. I od tego tak naprawdę stopnia zaangażowania, bo o to chodzi, żebyś ty... A! No, ale, ale z drugiej strony właśnie to jest to, że najgorsze jest to, że ja teraz wiem, że muszę mówić i kontynuować ten wątek merytorycznie, ale tak bardzo miałem ochotę wziąć tą rzecz, chwycić i, i niepotrzebnie... I właśnie ten moment, kiedy ta świadomość u mnie się pojawiła, że Kurczę, no jednak rozmawiamy tutaj dzisiaj tak meta o improwizacji, nie improwizując za bardzo. Więc, więc to jest taka rzecz, że, że, że absolutnie zaangażowanie jest tutaj podstawową sprawą. Zresztą pozwoliłem sobie na to spotkanie z Tobą dzisiaj wziąć moje notatki i moje w ogóle materiały, które miałem z przedmiotu, jakim była improwizacja, która była dla mnie o tyle ciekawym doświadczeniem, że wtedy ona musiała być po angielsku, więc to jest wiadomo, że. Coś tam szprechamy po tym angielsku, ale jednak to nie jest tak bardzo naturalne dla mnie. I, i, i to mi przypomniało, kiedy sobie dzisiaj przeglądałem te, te notatki, że ja widziałem, właśnie w ramach tych, tych kursów, przez które przechodziłem, złe improwizacje, które w teorii można powiedzieć: OK, improwizacja to jest to, żebyś zrobił wszystko na co masz ochotę, ale kiedy są elementy, które. Zabijają tą improwizację. Jak na przykład to, że mm, ty coś mówisz, a ja temu zaprzeczam obiektywnie temu faktowi na takiej zasadzie, że nie, przewidziało ci się, to, to chyba coś wiesz. Mhm. Albo, albo jakkolwiek próbuje cię wprowadzić w, w tory, które ci wybitnie nie pasują. Co jest ciekawe, bo to, wetnę się, to mhm. y, wcale nie musi oznaczać, że wewnątrz sceny bohaterowie nie mogą być w konflikcie, nie? Tak. To jest niesamowite, że to, że. Masz, jakby wprowadzać trochę zasadę, że rozwijasz scenę, a nie, nie próbujesz ją y, zamykać. Nie, wcale nie oznacza, że musisz się zgadzać z, zawsze Oczywiście, z partnerem tak. w tej scenie. u nas scenie. dość często jest ona zbudowana tak. na konflikcie. Jest Bardzo, ciekawe... Jezus. Pamiętasz. Yy... Stryjka i w sensie stryja i jego siostrzeńca, czy Tak, bratanka. To jedna z pierwszych w ogóle takich rzeczy. To, to był serial, który trwał e, przez bardzo długi czas i. Oj, oj, oj. To był. To był e, ja pamiętam taki jeden spór, który teraz mi przyszedł do głowy, że um, oni tą kanapę wystawili na śmietnik. Um, o Jezu, ty mówisz o tym jeszcze? Tak, tak. Wzięli tą kanapę, spalili ją i. A to wtedy przecież powstali? <laughs> Są się, tak. Sąsiedzi. Tak. cudowni. Kaliczanowie. Kaliczanowie. Oczywiście. Natomiast, bo jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Teraz sobie przypomniałem wątek, który w tam w 12. minucie poruszyliśmy, mhm. że ja chciałem powiedzieć to, że to jest taka część naszego dnia. Gadamy, gadamy i ten. Komunikacji w ogóle. I nie wiem, czy to wypowiedziałem, czy nie, więc jeżeli wypowiedziałem to teraz, to nie mówię tego, mhm. jak coś. Że u nas. Przez to właśnie co konsumujemy ze świata rozrywki i abstrakcji, humoru, satyry, cyrku. Mm -hmm. Mm -hmm. Dlaczego nie? To bardzo intuicyjnie przychodzą nam rzeczy. Które wykorzystujemy, żeby budować improwizację. Nie? Że ja, ja nie znam technicznych wyznaczników, nie znam mhm. wskazówek, nie czytałem żadnej książki, nie oglądałem żadnych materiałów na zasadzie. Żeby improwizacja była udana, musisz zrobić to, to i to. Nie, ja nic Ja, nie, ja po prostu to tylko obserwowałem dzieje. te mhm. rzeczy, jak one są już zrobione. I na podstawie i tego ociągnąć. Jakby mam. W środku uczucia, które prowadzą mnie przez te sceny. Tylko tyle, chciałem powiedzieć. I ale moim zdaniem jest... ty masz tak samo? Yy, myślę, że tak. Natomiast no, druga sprawa jest taka, że ja te rzeczy poznałem już wtedy, kiedy my też mieliśmy do czynienia z improwizacją już w trakcie. No, to za... <grym> Więc ja <grym> się yy. grałem taką scenę, że yy, yy, płonie budynek, a ja jestem na balkonie. Okej, okay. kurcze. No I znowu spojrzałem w notatki po to, żeby to i nie podchwyciłem tego. I teraz zanurę okay. wyrzutu sumienia. Aj, aj, aj. No, ale dzisiaj powiedzmy, że. Mm, tak, mm, Jeszcze do tego wrócimy. Mm. Yy, bo a propos tego zaangażowania, to przeczytałem taką rzecz, która była dla mnie jakoś bardzo mocna, że to są yy, trzy najbardziej podstawowe rzeczy, że zaprzeczanie zabija scenę na takiej zasadzie, kiedy ja Ci będę wmawiał to, że, yy, że Tobie się przewidziało właśnie, że Ty nie masz racji, ale w takim znaczeniu, że że nie, ty mówisz, zobacz na, na tego dzika tutaj, Stoję. ja mówię, jakiego dzika? Nie ma żadnego dzika. No bez sensu, Oje, nie? No jakby, u nas takich rzeczy nie występują, ale to jest element, który zabija to. I co jest właśnie a propos tego zaangażowania, ale także nieprzywiązywanie uwagi do sceny i do drugiej osoby. I wydaje mi się, że co by nie mówić o tym, na tych naszych scenach, jak czy one są śmieszne, nieśmieszne, to jest zawsze za każdym razem coś takiego, że ja cię słucham każdą komórką o, my ciała. Kłoniemy wtedy w pełni, w sensie, moim zdaniem, naprawdę jesteśmy w stanie wyłączyć świat zewnętrzny i stać się tymi bohaterami, a przede wszystkim słuchać po prostu, coś dzieje. Mi się zdarza, w zależności od tego, co mówisz, uruchomić jakby w tle taki mhm. proces który tworzy coś, nie? W sensie, że słucham ciebie i na przykład, jak, żeby się dowiedzieć, kim jestem, albo kim mogę być, to tak mam, tak, jakby że jestem zaangażowany, mm -hmm. słucham, ale jeżeli jest bardziej taka monologowa część, która zawsze u jednego z nas występuje, tak. bo, bo wtedy musimy stworzyć świat i coś tak, tam, tak, 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 To czasami mam tak, że słucham i mówię, ok, ok, to, to, to zacznę z tej strony, albo... A, będę ci, albo ja tak. Yy, yy. tak, się... Mam tak Jasne. Że rozpoczyna się taka druga ścieżka yy, równolegle, która... która Mówi mi co mógłbym zrobić i ona no na pewno będzie po prostu... Wskakuje do góry, żeby ci przerwać albo jakoś pewnie. zareagować. Nie? I, I to się już pewnie dzieje potem samo z siebie, bo tak. zostało zagregowane. Chociaż I też ty... często jest tak, że wymuszasz na mnie reakcję, więc wtedy totalnie nie jestem przygotowany to na to, co mam zrobić, więc to się po prostu dzieje i, i radzimy sobie z tym. Ale na przykład, co jest bardzo ciekawe, i też znowu wracając po chyba trzech latach już, czy dwóch, od, od kiedy ostatnio miałem, miałem do czynienia z taką teorią a propos tego, teraz sobie przypomniałem, dopiero to notatki mi pokazały, że chodzi o to, żeby. I absolutnie jak najszybciej w pierwszych momentach improwizacji ustalić, kto ze sobą ma interakcję, gdzie oni są, co robią i czego od siebie chcą. I ciekawe jest to, że kiedy sobie myślę o naszych scenach, które sobie robimy na co dzień, to my sobie dajemy czasami bardzo dużo czasu, to zanim to ustalimy. Zwłaszcza, że w naszych scenach często decyzja o tym, kto ze sobą rozmawia, Bywa puentą. Tak. Często, często to się okazuje tą właśnie najbardziej szokującą rzecz, rzeczą, bo, bo my ze sobą gadamy, mamy jakieś zależności, mamy jakiś stosunek emocjonalny do siebie, mamy mm -hmm. jakieś, jakąś energię, i jakiś konflikt, jakiś, jakąś zgodę, coś, coś, coś i nagle się okazuje, że ja jestem ojcem Mateuszem, a ty jesteś, nie wiem, biskupem, tak. który daje mu odprawę, nie? I, i nagle to sprawia, że... O, oh, wow, w sensie... Mm, moja dziewczyna jak oglądaliśmy mhm. poprzedni odcinek właśnie miała coś takiego że ty założyłeś się bambuko yy, coś tam powiedzieć i ona mówi ale twist w sensie A, okay. bo tak wow tak dużo się działo i byłam w jednym miejscu i ten i, mhm. też mi się to podoba. I to też wymusiło od ciebie bardzo określone tak, reakcję. Ty wtedy wiedziałeś, bo na początku byłeś. Myślę, że w swojej głowie na początku byłeś policjantem. Tak, Jak absolutnie. ty zaczynałeś tę scenę też byłeś u mnie absolutnie policjantem. Tak. Ja myślę, że gdzieś y, teraz sobie złapałem się na tym, że to jest dokładnie to, co się z, zdarzyło u ciebie, co ty powiedziałeś, że coś takiego ci równoległy proces tak. i sobie myślę, czy nie jest za późno na tym, żeby on był jednak księdzem Właśnie, ojcem Mateuszem. To jest fajny Wimpro, że. Jest jakieś takie y, w odbiorcach, a jak ja oglądam nawet nasze sceny, to jestem już odbiorcą, jest jakieś takie przyzwolenie na to, że to nie musi mieć fizycznie y, takiej stuprocentowej poprawności. Wiadomo, że jak ty mnie zamieniłeś w ojca Mateusza. No to wiele rzeczy, które powiedziałem wcześniej, myśląc, że jestem policjantem, traci jakby validation, nie? No ale bo... tak naprawdę, jak ja to potem obejrzałem, to się wszystko zgadza. To, to jest, jest i... tak, że ty mogłeś równie dobrze być na czynnościach, jako ojciec Mateusza. Tak, tylko że ym, zmieniła się też wyraźnie sposób moja aura trochę, tak, nie? Mój absolutnie. stosunek, więc już nie byłem taki ten, no bo nagle jestem księdzem, więc to musi mieć jakiś na mnie wpływ. Yy, ale właśnie w impro, jakby. You go along with it. Po prostu. To po prostu prawda. To płyniesz i, to prawda. i zmieniasz to... się tak, jak się scena zmienia, bo to i tak yy, było bardzo fajne dla tej sceny, że nagle to jest Ojciec Mateusz. Nie? I to, i ja nie miałem takiego poczucia, że, o nie, no teraz się zmienili w kosmitę, Nie, Jasne. Ja, ja Reagujesz tak, no, to na bieżąco. Jest, tak. To jest właśnie coś takiego, że ja m, trochę wróci, wrócę do tego wątku, tego komfortu, że ja, ja z drugiej strony czasami mam, tak jak mówiliśmy o tych śliwkach, m, mam, mam to, że ja też mam pewność, i. I zawsze Ci też ufam w drugą stronę, że jak ja nawet Cię wpuszczę w najgorsze maliny, to ja mam świadomość, że Ty sobie zawsze poradzisz. I tak, mm... mamy takie zaufanie do tak. siebie. Że ja bym powiedział. Raz... Nie... Jakiś mhm. czas temu zrobiliście coś takiego. I, 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 i y, zrobiliście coś takiego, y, naprawdę y, jestem pewien. Mam wrażenie, że to, że to w ogóle było tutaj, że zrobiliście coś takiego, co, co było dla mnie bardzo dużym wyzwaniem, w sensie zrobić stworzyłeś jakąś sytuację, na którą ja musiał, musiałem zareagować i bardzo się jej wystraszyłem, wiem, także kurde, to jest jakiś gigantyczny wysiłek mhm. o tym ode mnie oczekujesz, albo, albo żeby emocjonalnie się z tym zmierzyć, albo żeby po prostu jakaś jakoś skala była taka duża i ja nagle pamiętam taką ulgę, jaką poczułem, kiedy mówię ej, ja mogę poddać to w wątpliwość, w sensie okay. ja mogę i pamiętam, że się obracam do no, ciebie i mówię mm, Jesteś pewien, że tak było? Nie, to chyba, to chyba były żarty. I, I nagle mówię: o kurczę, uniknąłem tego, żeby. tak. No Musić się tłumaczyć czy coś takiego, po prostu zrobiłem taki lekki. To prawda. I, i ty, ty w ogóle za tym poszedłeś na zasadzie: nie, no jak to? On mówił, że tak było. I, A, jasne. i nagle się scena zamieniła w tak. to, czy na pewno tak było, czy też tak. nie. Wiem już o co ci chodzi. I... Było coś takiego. Tak. I, I ja pamiętam, że pierwszy raz chyba użyłem takiego skrótu na zasadzie. Kurde, chyba nie mam siły się mierzyć z tym. Wywalasz mnie na jakąś górę. Po raz pierwszy w życiu rozmawiamy o tych rzeczach. To jest na antenie. Niesamowite. Ale teraz, ja sobie, jak sobie o tym myślę, to ja cię bardzo przepraszam, bo ja mam niestety tendencję do tego, żeby cię wpuszczać w takie rzeczy. Na zasadzie Ale... wiesz, nie mogę wierzyć, że po raz kolejny to zrobiłeś. To ja, jest to. Nie? Ja, ja w ogóle to jest to. I mimo wszystko i, lubię i pozycję taką, w mhm. której jestem. Ja lubię y, stworzyć ten problem, y, no bo wow. ty mówiąc, nie mogę wierzyć, że to zrobiłeś kolejny raz sprawia, że ja tak jakby trochę tłumacząc się muszę od razu już narysować, nie? Albo, mhm. albo czekać, aż ty to zrobisz i mówię na Tak. Przykład... No nie wiem, co ci mam powiedzieć. Tak, ja wiem, że ty to często <laughs> robisz, to prawda. I ja nie wiem, myśla, no, ja po... nie mam totalnie gotowej odpowiedzi. Ja nie wiem, co ty zrobiłeś. Po prostu... <laughs> Poniosło mnie. Poniosło mnie. No i... Jakby z jednej strony nie chciałem tego robić, a z drugiej nie mogłem się powstrzymać. I, i, teraz, i teraz zostawiasz to. Mi. I teraz ja muszę wymyślić, co takiego tak. było. E, to prawda. A chociaż ja też czasami mam coś takiego, że, że jeszcze cię w takim razie jeszcze podpuszczę, że. A coś coś to robi... powiedział. Tak, o, Na jaka to była mocna scena. Z Nataszą jeszcze. To tak. jest w ogóle niesamowite, że nasze dziewczyny, żony. Tak. Pod, one są absolutnie do tego przyzwyczajone. I są bardzo dobre. I są i bardzo dobre. I, y, one y, nie, nie uczestniczą w tym tak y, często, bo my po prostu robimy to non-stop, tak, więc, tak, tak. więc faktycznie y, chcą też z nami normalnie rozmawiać, y, ale jak już mają takie flow, że im się chce gdzieś tam zaangażować czy coś, to jest zawsze frajda, a dla nas jest to bardzo ekscytujące, bo ja na przykład wyczuwam świeżość dziewczyn w temacie tego. Ja wyczuwam ich trochę Skrępowanie na przykład. I, i mnie to jara. W sensie, okay, ja mam tak, że Mam wrażenie, że nic nas nie zawstydzi w trakcie nie, nie, sceny. Że to jest po prostu, co by się nie działo, jakby wiem, że możemy się zaśmiać. A na przykład dziew w dziewczynkach wyczu wyczułam coś takiego, że one, one co, na serio. Tak, i, i tam nie ma. I to się musi udać. Mhm. I trochę na przykład w mojej dziewczynie na przykład ja wyczuwam takie coś, że, y, że ona chciałaby nas rozbawić. Nie? Że to nie jest mhm. tylko. Y, A jest też piekielnie dobra. Piekielnie, ale ma dobre, tak. dobre teksty i dobrze to tam. No dobrze to tryby tam. Tak, absolutnie. Tam jest dobrze w mózgu układane, wiesz. Pod Tak. Tam jest dobrze śniadanie jedzone, dobre składniki są. I są dobre takie, tak jak czasami coś... i nagle i działa. A z drugiej strony na przykład... A, teraz jak powiedziałeś, to rzeczywiście chyba nawet kiedyś, jak stanąłem bliżej, i to słyszałem. Zgaz. Z gaz. Z gaz. Chciałem powiedzieć, z gaz. E, e, Nie wiem, czemu dawałem odpalający, jakby silnik się. Nie wiem, mi zapułynie. się podobało. A mi się podobało. Mm, a wczoraj mogę przecież powiedzieć, że cię zdradziłem, bo miałem taką sytuację taką, w której. Było miło, miło, że w tym momencie po półtorej godzinie. E, ale się. miałem chyba po raz pierwszy w życiu taką sytuację, w której siedziałem z ludźmi, których znam, których ty mm -hmm, też znasz. Mm -hmm. I było super, rozmawialiśmy i. Mm, Kurczę, bo może w szczegółami. Mam nadzieję, że te osoby się nie obrażą na to. Um, kurczę, nie wiem, czy ich wymienić z nazwiska, bo to bardzo o nich dobrze świadczy. i Nie wymieniaj. Nie wymieniam. No, w Albo razie... zadzwońmy do nich, ale to nie chcę nam się. Nie, 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 nie. W każdym razie siedziały osoby, m, które znamy, znajomi. nasi znajomi. I była taka rzecz, że po prostu rozmawialiśmy o tam. A o treningu jednego z naszych znajomych, którego ja, pewnie nie nawet którego. Oj, e, i, I po prostu wiesz, ach, niesamowite. Rzeczywiście, człowiekiem cudowny, człowiek. Dajcie aj, aj, aj. Um, Natomiast. No i dlaczego nie powiem, jak się nazywa? Że tylko skupiliśmy tylko o nim dobrze. Ma boskie ciało, jak młody Bóg. Jest cudownie dobrym człowiekiem i go uwielbiamy obaj. No to no. na trzy, 4 3 4 Oooo! To... Ty mieliśmy Filip! Ja, my, my, bo my w ogóle nie mówimy o Wojtku. E, znaczy, Wojtek, jesteś to samo, Wojtek jest spełniasz to same To jest fajny chłopak, tak. Super, też, podpadasz totalnie pod ten opis. Mieliśmy wiedzieć Filip. ciało i. i, to i... To trenowanie nieustannie i że jest dobrym to człowiekiem. Musimy to robić, ale nie, to było świetne. Naprawdę, nie muszę... Puścimy im zapytamy, czy możemy to puścić. W każdym razie chodzi nam o Filipa Pławiaka, który to Filip części może być z Państwa znany. I Filip jest fenomenalnym improwizatorem. Genialnym. Ale siedzieliśmy tam razem z najwyżej będziemy pikali, z Jakobem Ansztainem z Make Life Harder, który nie jest zawodowym aktorem jest poetą przede wszystkim. Zacznijmy od tego. Ja go poznałem jako poetę i, i, i tak go zawsze będę chyba do końca życia traktował. Mm, natomiast wiadomo, że jest śmiesznym gościem. I... Jak się traktuje poetę? No i zupełnie inaczej. Okay. No wiesz. No, zrobimy o tym podcast. Okay. Ja kiedyś nagrałem podcast z długą rozmowę, trzygodzinną z Jakobem. o Naprawdę? poezji. Naprawdę? Tak, 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 tak. Wow! No, kiedyś mieliśmy, jak jeszcze z Marcinem Prokopem, mieliśmy pomysł na zrobienie takiego przedpandemicznego programu, gdzie, gdzie rozmawiamy z ludźmi wybitnie ciekawymi i mhm. chcemy się od nich czegoś nauczyć, to chyba naszym pierwszym gościem jakoby był o, ale w ogóle. Niesamowite to było. to Bardziej, że to była w ogóle za, za, sam początek pandemii, kiedy Make Life Harder było czymś, co działa od lat, o, ale w ogóle tak. nie miało takiej skali. W sensie wygra wybory ten, kto yy, tak, ty, będzie na storiskach. Tak, tam. tak, tak. tak. Natomiast mamy, mamy yy, 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 tą rozmowę nagraną i możemy o Make Life Harder rozmawiamy tam przez 4 minuty. Głównie rozmawiamy o poezji. Wow! No i właśnie siedzi Jakobek, który no, jest super gościem, ale ja nie wiem, jak on zareaguje na tę improwizację. Mm. Nie mam dla tego pojęcia. I to było niesamowite. I dlatego mogę powiedzieć, że cię zdradziłem, bo ja chyba pierwszy raz wybrałem udział w improwizowanej scenie, w której ciebie nie było. Taka orgetka. Tak, 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 tak. No tak. Chciałem powiedzieć mukbang, ale nie. Tam nie jedliśmy w tym czasie, ale to był taki. Gangbang. Gang Dokładnie, to jest to słowo, które. Na wniumiemy. Nie, umiemy... nie wiem, jak to jest się to mówi. Straszne. Super! Aj, aj, aj. Warszawa, nie zepsuła nas! Uuu. Wszyscy! Wszyscy na Warszawy! Przeprowadzajcie się, ona jednak nie, nie psuje, Ta. jeżeli masz czyste serce wyjściowo! I... Chciałem powiedzieć dupę, ale nie powiedziałem tego w ogóle. W każdym razie był tam Jakobek, który. I teraz sobie pomyśl, ty jesteś w tej sytuacji. Siedzisz, jest Wojtek, Filip, i. Jakub. Jak... Tak. I on. I, i, I czy ty wtedy, wtedy byś odważył się na, na, na rozpoczęcie sceny? Jasne, o, o rozpoczęcie. Mm -hmm. Hmm. Bo sytuacja jest. Ja jestem taka... inicjatorem w ogóle generalnie w życiu. Ja okay. jestem reaktystą. No, w każdym razie była sytuacja taka, że ja, ja siedziałem tak i się oparłem i powiedziałem tak. Chyba, żeby było cisza, taka, że nic hmm. się nie dzieje, to możemy zrobić coś w tylu tej przysłowiowej pogody, nie na zasadzie. Dawno nie było tak zimno. Mm -hmm. Rozumiem, jasne. Okej, okay. co by było jednoznacznym sygnałem, że ty chcesz w ten sposób tak. otworzyć taki wątek, yy, trochę wyśmiejmy to, jak się rozmawia o pogodzie jako temacie zastępczym. Absolutnie rozumiem. Natomiast nie mam pojęcia, co mnie podkusiło, jakiś yy, szatan we mnie wstąpił, bo... Yy, Butelkowy szatan. <laughs> może jedno piwa wypiłem. E, wiesz, jak byłem wczoraj, wcześniej widzieliśmy. Potem. Widzieliśmy się faktycznie, stałeś na dwóch nogach jak człowiek, tak a nie jak koń. To prawda, no przecież przyjechałem do ciebie, rozmawialiśmy, oglądałem no. jak grasz Magiki ze swoją dziewczyną, co było super doświadczeniem też, to prawda? W każdym razie, no wyobraź sobie, rzeczywiście skończyła się jakaś, jakaś, jak, jak, jakaś gadka, jakiś, właśnie chyba ten temat od tym treningu, więc ja się oparłem i powiedziałem, popatrzyłem właśnie jakoby prosto w twarz i powiedziałem: Ja nie wiem, czy my cię możemy przyjeżdżać do tego klubu. I powiedziałem mu to, i kiedy to powiedziałem, sobie pomyślałem, co ty robisz? To jest wykształcony cudowny gość którego bardzo nie lubisz nie mam takich doświadczeń nie jeszcze. mam z nim takich doświadczeń ja nie wiem w jaki sposób on na to zareaguje i i on odpalił to w sekundę sekundę wszedł w to tak przepięknie to zrobił e, zaczął się ten wątek kiedy on mówił um, i oczywiście za chwilę też to podchwycił Filip i on mówił: Ja jakby coś głosowałem, żebyś był. I teraz nagle było coś głosowanie. On się biedny broni, reklamuje, że słuchajcie, chłopaki, pomyślcie jeszcze raz: ja mam dużo atutów. I zaczęło o tych tak mówić: no to było coś niezwykłego. Nikt z nas się w ogóle na to nie umówił. No bo nic gorzej by nie odpaliło sceny, jakby. Słuchajcie, chłopaki, macie ochotę na trochę improwizacji. Myślę sobie. <laughs> Jezus. Wiem, że spotkaliśmy się tutaj, bo kolega ma urodziny, ale kusi mnie, żeby trochę poimprowizować. Najgorzej. Oj, bożycie. Zaproszenie do improwizacji może być rzeczą, która jest bezlitośnie śmiercionośna. Chyba, że jest sceną. Chyba, że, że jest sceną, no tak. O Jezus, tym bardziej, żeby pamiętać, że czasami my na przykład gramy takie rzeczy, że na przykład jesteśmy też z innymi kolegami i przyjaciółmi i mówimy... No, rozgrywamy próbę teatralną, no tak. gdzie widać całe Jezus, problemy tego teatru. ten sezon. Tak, bo to chyba były trzy, cztery odcinki. To były trzy, że... No... O, o takiej trupie teatralnej, która... We wtorek ma wystawić spektakl. I, I nigdy chyba do niego nie doszło, tak, do tej premiery, nigdy. bo zawsze coś tam się coś działo. deski, tak. Były dużo problemów. I, i tam cała piątka brała udział. Tak. A jeden z nas chyba się odzywał raz. I kończył scenę, jak coś mówił. Tak, tak, tak. Tak to było. Wojt tak, 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 jakoś tak, tak bezlitośnie. Niesamowite te rzeczy były, ale, ale z drugiej strony chciałem opowiedzieć Ci o, to, o tej historii z właśnie urodzin Wojtka, bo, mm, bo to było dla mnie niesamowite doświadczenie, że. Że mm, każda z tych osób można śmiało powiedzieć, nie, trochę się odnoszę do tego, co ty powiedziałeś: braku teorii, braku no tak. jakichś rzeczy. No, wiadomo, że my mamy do czynienia z Filipem, który jest genialnym aktorem, i to jest jasne, ale, mm, ale mimo to oni nie są gotowi tak w większości yy, yy, teoretycznie, ale jak właśnie jest, następuje tylko to, że oni przełamią w sobie to, że. Że, że pozwalają sobie na, na coś takiego i, i nie wiadomo, jak to wyjdzie. Mhm. Ale, ale mówią, okej, okay, my w tym jesteśmy i angażują się i słuchają innych dookoła. My tą scenę z klubem ciągnęliśmy przez półtorej godziny. Wow. W międzyczasie okazało się, że w ogóle dziewczyna y, y, Filipa jest dyrektorem tego klubu. Wow. I, ja, i najle najlepsze jest to, Czy że. Dołączali i, ludzie. Tak, i, i coraz, coraz szerzej. Dziewczyna Wojtka nagle powiedziała, że ona, ona zaczęła zbierać składki na ten klub. Ależ to. I, i to, było tak, to była niesamowita rzecz, że wiesz, nagle impreza się zamieniła w jedną wielką scenę improwizowaną. Mm, impreza improwizowana to jest bardzo blisko, więc to prawdopodobnie, zobacz, etymologicznie wow. coś tutaj może, może impreza zadziałać. Impreza improwizowana. Impreza improwizowana. Tak, to jest ten, ten sam śród słów. Impreza o improwizowaniu. Tak. To jest to samo. Mm, mm, I kurczę, zrobiło nam to naprawdę bardzo długi czas. Wszyscy się dobrze bawiliśmy i, i zaczęło je... się od niewidnego. Tak. Ja nie wiem czy będziemy możemy tak. przyjąć do klubu. E, no, niezwykłe, Sorry. niezwykłe. To nie jest nic za osobistego, tak, po prostu tak, tak. nie podoba się. Jakbyś mi powiedział, jakbyś miał mnie nie zapytać na przykład na czym polegał ten klub? Nie mhm. wiem. Ja tego nie okay. wiem. Nie doszliśmy do tego. Tego nie wiadomo. Nie, nie. Ale dla niego, to co było najważniejszą sceną, on bardzo tam chciał być. Ok. Bardzo. Fajnie, że wybrał taką opcję, a nie na zasadzie, jak, jak inna ta scena by była, gdyby jego pierwsza reakcja była taka, ja nie muszę w nim być. O to, I to jest właśnie to... To było po trzecim jest, zdaniu koniec, tak. bo on nikt by nie pociągnął tego, nikt tak. by nie chciał się angażować. Filip nie czułby potrzeby, żeby powiedzieć, ja na ciebie głosowałem jak coś, no bo tak. jak jemu nie zależy, to... No niesamowite. Mm. Bardzo ciekawe doświadczenie. Trochę o tym mówię ze względu na to, że ono mnie ośmieliło w, takich, w, takim, w takim czymś i, i wydaje mi się, że, że naprawdę to może być super sposób na spędzanie czasu, tak jakby to mamy ze sobą absolutnie naturalnie. I... Tak, w sensie nie trzeba nic oprócz głowy i, 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 i zabawy. W sensie mam wrażenie, że mimo wszystko w tym odcinku nawiązaliśmy dość ciekawą rozmowę na temat w ogóle naszego poczucia humoru tego, czego szukamy w, w, w komedii, w rozrywce i, 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 i no, zdradziliśmy też, w jaki sposób spędzamy ten wolny czas i co nam sprawia frajdę. I chyba w tym momencie chciałbym trochę postawić takie, taki przecinek z pytaniem. Ciekawe. Um, ciekawe. To już by było drugi w trakcie tej rozmowy, kiedy to robisz. Do ludzi, do naszych odbiorców. Czy w ogóle Ktokolwiek z Was uczestniczy w takich mhm. rzeczach? W sensie zastanawiam się, czy jesteśmy faktycznie w małej, malutkiej grupie, no która odgrywa sobie scenki, Ja tego zupełnie nie wiem. W, w których jakby nie ogłasza, nie kończy, po prostu które przepływają przez normalne życie i, 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 i są tak jakby takim jakimś abstrakcyjnym kolorem w ciągu dnia. Czy w ogóle jest takie coś częścią Waszego życia? A jeżeli nie, to czy wydaje Wam się to? Absurdalne i szalone, że my to robimy? Mhm. Czy na przykład brzmi to ciekawiej na zasadzie, ej, kurczę, brzmi to jak dobry czas? Tak. Y, bo zastanawiam się, czy, czy z nami jest coś nie w porządku, czy z nami wszystko jest okej. Okay. Nie. nie, nie, tak serio. Wiem, tak. że z nami jest wszystko okej, okay, w sensie, bo. Y, no bo to nie jest złe. Nikogo to nie rani, Oczywiście. a sprawia nam przyjemność, więc to musi być dobre, bo tak powiedział. Tak. Sławek. Sławek, i, i, i Radek, i, i Jakobę, i, i, i Filip. I wszyscy tak. No. Także. Ale ciekawe, ciekawe to jest pytanie, nawet ja chętnie poczytam komentarze. <laughs> z, 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 bardzo mnie kusiło dodanie tego słowa nawet, mimo że ja czytam komentarze, ale ty, ja ty jesteś w tym zdecydowanie y, mocniejszy. I tak to zostawimy powiedzmy też wprost i y, y, zagrajmy u, w otwarte karty, że my bardzo często na etapie pierwszej serii, zwłaszcza wszystkie takie rzeczy wycinaliśmy. Mhm jak tylko mogły, bo myśleliśmy, ok, jak to zareaguje. Nawet dzisiaj, jak rozmawialiśmy o tym, to no, powiedzmy wprost, Mamy ty miałeś obawy. Y, obawy o łopatę, nie? Czy ona powinna tam być? Tak, ona jest dość długa. Bardzo jestem ciekawy waszych komentarzy po takich scenach jak łopata. Zastanawiam się, jak to, jakie będą różnice w doznaniach audio między audio plus wideo. Mhm. I zastanawiam się też o tym po prostu, mm, czy to, czy, czy już tak głęboka imersja nie jest tylko dla nas. Mhm. Ciekawy jestem tego, ale Zaczy, chcę ja się podejść chodzi... to ryzyko. Absolutnie tak. Ja się... Bo moim zdaniem, mhm. nawet słysząc nasze reakcje, że, że, że my się śmiejemy z tego, że nie potrafimy się powstrzymać, moim zdaniem to jest zaraźliwe, bo Mam wrażenie, że jak się to ogląda, to się chcesz śmiać, bo widzisz, że oni się dobrze bawią, więc reagujesz na to na zasadzie, Ej nie, no to faktycznie jest śmieszne. To to jest tak, jak my chodzimy właśnie do klubu komediowego. No, nas, tak, to śmieszy. nas to śmieszne. Na to po prostu śmieszy. Ja, tak. ja, ja mógłbym mieć karnet na klub komediowy. Jeżeli tak. istnieje coś takiego, to sobie kupię. No, jeżeli nie znacie klubu komediowego, to ja osobiście i redaktor Katarski osobiście. Też. Czyli można powiedzieć, że, nie, że my nie osobiście po, polecamy bardzo klub komediowy. I całą ekipę, i pozdrawiamy ich serdecznie. Jesteście bardzo zdolnymi ludźmi. Tak, absolutnie. I cieszymy się, że to robicie i zazdroszczamy. Bar bardzo podziwiamy, Mocno. bardzo podziwiamy. Mamy m, m, taką bardzo cichą nadzieję, że kiedyś się jeszcze na deskach spotkamy. To prawda? Mm, absolutnie tak. Cudownie. To co? Fajny temat. Stałe w stałe... e, Tak, Pożartowaliśmy. Więc księgielnia. Um, Aniusy? Ja już nawet nie próbuję. <grym> nie program. E, to jest. Natomiast... <grym> Posłuchajcie Księgieli, kochani. I ty też, kochany. Dziękuję. Dziadkowie i babcia dzwonili prawie codziennie. Benjamin pochwalił im się, że wybieramy się w podróż w nieznane i zaczął się rejwach. Najpierw nie raczyłeś nas poinformować o jej pogrzebie, a teraz masz zamiar porwać naszego jednego wnuka? Wściekał się jej ojciec. Myśleliśmy, że pobędzie u nas chodzisz przez tydzień wakacje. I co to ma znaczyć, to w nieznane? Co to znaczy, że chcecie zagubić? Tylko moja matka nie robiła mi scen. Od połowy czerwca znów leczyła się w bochnicach. Nie mogę powiedzieć, że nie rozumiałem dziadków. Benjamin był ich jedyną nadzieją. Był dla nich wyjątkowy, kochany, podziwiany. Gdyby chcieli z nim być dla niego samego, a nie z powodu swojego egoizmu, to byłbym dla nich bardziej wyrozumiały. Tylko, że z ich zainteresowania zbyt wyraźnie działa troska o swoje własne geny, o własny ród. Oczywiście ja też kochałem syna, dlatego że był moim synem. Ale jednocześnie nie zapominałem, że poprzez niego nie zyskuję nieśmiertelności. W trzecim, czwartym pokoleniu moje geny będą już bardzo rozrzedzone. No i zdaję sobie sprawę, że któregoś dnia nie będzie już na świecie nikogo, kto się ze mną spotkał, nie zostanie ani jeden człowiek, w którego pamięci odcisnąłbym jakiś ślad. Empatia szeptała mi, żebym pozwolił dziadkom nacieszyć się wnuczkiem. Zarazem jednak wiedziałem, że z takiego powodu nie wolno mi tłumić mojej wewnętrznej potrzeby i pragnienia odejścia stąd. Postanowiłem, że tym razem nie będę niewolnikiem empatii i zrobię to, co uważam za słuszne i dobre dla mnie i Benjamina. Nawet jeśli kogoś w ten sposób skrzywdzę. Wow. Tak właśnie widziałem, że jakoś tak nie zawsze księgielnie Cię porusza, a dzisiaj Cię chyba trochę porusza. W ogóle w drugiej serii mam wrażenie, że wszystko będę musiał przeczytać. Bo to, 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 co. jakby te fragmenty, które przygotowujesz, oprawa muzyczna, ale także po prostu sama książka, same, same książki w sobie, mają coś takiego, że mnie to bardzo intryguje, jakoś niektóre smucą, niektóre straszą. Tak, jak ta poprzednia o, o, o tym genetycznym takim podejściu mm, mm -hmm. gościa, głównych goś, batera, gościówki, nie? Yeah. Co tak patrzy na, na no. świat, tak genetycznie, No to m, m, dla mnie to jest mega ciekawy temat. I ja po prostu m, mega chciał to obczaić, nie? Mm -hmm. A to z kolei, no to wiesz, ziomek ma na imię tak jak ja. No mm -hmm. i kurde, y, hey. to miał taki klimat. Mm -hmm. y, taki jak Life is Strange trochę, a ja tak? lubię takie historie. No. Mm -hmm. Jakby książka jest zaczyna w momencie tragedii, i teraz. Opowiemy Wam dalej. Nie? I... Taki zabieg pod tytułem umarł ktoś bardzo ważny i od tego momentu pokażemy Wam drogę, która się dzieje. Jest niesamowity, bo ja go bardzo lubię, bo ja od razu wchodzę w to. Mm. I to jest tak, że nie no jest tak, tak jak klasyczny to polski film, działa, że musi Ci wytłumaczyć, że hej, jestem Twoją matką, pracuję od 36 lat w agencji reklamowej, a tak Ty mnie traktujesz. Dzięki za, za, za tak. najgorszy sposób podania informacji. <głos> <głos> więc, więc tutaj mamy, mamy do czynienia z książką czeską po raz kolejny. Poczułem, poczułem się taki trochę ośmielony dobrym przyjęciem z waszej strony poprzedniej książki pod tytułem Drobiazg. Tym razem to Martin Wopenka, Podróżowanie z Benjaminem. Książka, którą ja znam ze względu na to, że przeczytałem pierwszą książkę Martina Wopenki, czyli Piąty Wymiar. Bardzo rekomenduję, zwłaszcza jeśli ktoś jest taki zainteresowany trochę metafizycznymi i fizycznymi tematami, ale tutaj jest Książka, która w paru słowach powiem tak: yy, yy, mamy do czynienia z głównym bohaterem Dawidem, właśnie, yy, prawda? Yy, na szczęście to nie ty, dlatego że chodzi o czeskiego Dawida, któremu niedawno zmarła żona, i to jest bardzo ciekawe, że. Można by było pomyśleć, wow, tragedia. Tym bardziej, że został um, ośmioletni, zdaje się, Benjamin, który przeżył bardzo śmierć mamy. E, to jest dla niego m, dramatyczna sytuacja. I to, co jest niezwykle interesujące, to, to to, że my się od razu dowiadujemy tego, że dla Dawida ona nie jest wcale taka tragiczna. On mm -hmm. już wcześniej się zastanawiał nad tym, jak tu z to staje się wykaraskać od tej żony, co, co, co zrobić i, i to jest dla niego rzecz, która, którą on postrzega w kategoriach być może szansy i, i, i nowego otwarcia w relacjach z synem, ale z drugiej strony jest głęboko przerażony, więc dochodzi do wniosku, że po to, żeby sobie jakoś poradzić z, tym, z tą nową, nową rzeczywistością, weźmie swojego syna w podróż w nieznane. I to nieznane, to jest w rzeczywistości trip po Europie. Bardzo dla ludzi, którzy, nie wiem, w latach 90., -tych, 2000 -tych jeździli z rodzicami na wakacje do Bułgarii, Chorwacji, Włoch, Hiszpanii i przeżyli te wszystkie spania na parkingach i takie inne rzeczy, to dla mnie to było niesamowicie ciekawe doświadczenie. Natomiast to, co dla mnie, dlaczego ja wybrałem tę książkę i dlaczego ją z całego serca rekomenduję. Dlatego, że ta książka przepięknie opowiada o relacji ojca z dzieckiem, o tym, że ten ojciec próbuje, mimo że, mimo że mu się wielokrotnie nie udaje, bo ma masę swoich słabości, akurat tutaj ten główny bohater, Dawid, jest gościem, który jest miksem dwóch emocji, które mu towarzyszą. Z jednej strony on bardzo metafizycznie i tak bardzo głęboko filozoficznie myśli o życiu, a z drugiej strony nieustannie chce zapładniać i właściwie... No może nie zapładniać. Nie, nie. On nie chce zapładniać. On chce tarła. Nieustannego. Mhm. Y generalnie myśli o seksie, jak tylko... Y jeśli, jeśli... Chwilę nie skończył temu seksu, to... To Już myśli, myśli, myśli okay. o tym, jak go zorganizować. Um, Czyli od seksu do seksu. Tak, 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 tak. Ale z drugiej strony i, i, i wiem, że dla niektórych takie coś może być, o jaka niespójna postać. Ona z jednej strony nam tutaj daje frazesy filozoficzne, a z drugiej strony mówi ruchanie. Bo mm, używa mm. często takich słów i na takiej, na takiej zasadzie jest takim dość prostym, w tym, pod tym względem człowiekiem. I ta książka jest niesamowicie ciepła, ona mi bardzo dużo dała w relacji do myślenia o swoim synu, o tym, jak chcę, żeby on mnie widział, jak, co ja robię w tym kierunku. I, I bardzo często jest tak, że ta książka mówi, OK, on się może starać na wielu różnych elementach, ale tak naprawdę i tak na koniec dnia ten syn zinterpretuje to, 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 te intencje i te wszystkie rzeczy, które za tym stoją. Nie przedłużając, nie wyobrażam sobie nie przeczytania tej książki, jak się jest rodzicem. Mhm. Albo jak się w ogóle myśli o dziecku. To, to, jest, to, to jest zdecydowanie fantastyczna czeska literatura, pod każdym względem niezwykła. No, a jak się nie, nie jest rodzicem, to czy im dziecku, jak się myśli. Hmm. Swoim czy potencjalnym? Ja bym... Czy. No, jak, jak, jak ktoś ma w planach dziecko, to, to bym polecił. Nie wiem, czy tą książkę bym polecił dla ludzi, którzy nie chcą mieć dzieci. Albo, okay. albo nie mogą, albo z jakiejś różnej przyczyny to nie jest ich rzeczywistość. Dobra. Nie sądzę, żebym się odnalazł w niej tak dobrze. Nie obchodziłaby cię? Myślę, że nie. Myślę, że spokojnie jest to do, do, do naciągnięcia na takie zasadzie, że ktoś ma córkę. Też moim zdaniem da się utożsamić z tym tematem. Oczywiście razem z innymi księgnowymi książkami na alt.pl u mnie do kupienia. To jest. Ale, niesam... się. Ale niesamowite było to, jak. jak e... <laughs> Niezwykły jesteś. E... Roz, rozczuliliście <laughs> mnie zdjęciami tego, że na przykład zacząłem obserwować na Instagramie, jak robicie zestawy prezentowe, i na, na święta na przykład do, dorzucacie karteczkę, bo już widziałem takie gotowe sety, że. To jest wybór księgielni i masz trzy książki, które masz przeczytać z danym księgielni. No to rozwala wow. mnie coś takiego emocjonalnie, jak robicie. No Super. Bo to sobie myślę, kurczę, dla kogoś to ma sens, że ja to mm. przeselekcjonowałem, że dla kogoś to zebrałem. No kurczę, no jak ja jestem prosty człowiek, nie? To, 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 to mnie rozwala absolutnie. W każdym razie, naprawdę szczerze zachęcam do, do wopęki. Jeśli Wam się spodoba podróżowanie z Benjaminem, to piąty wymiar tego autora jest absolutnym obowiązkowym hitem do przeczytania również. Myślę, wow. że piąty wymiar by się bardzo Tobie spodobał. To jest no, to jest zderzenie człowieka z absolutem z całym światem, ale w samotności. Mm. Sprawdzamy, co ten człowiek pom Ale to jak to się zdarza. O, bli co tam się o, dzieje? To jest ja piękne. Wszystko przeczytam. Coś. Kiedyś będę tylko czytał. Na razie. Mm -hmm. Ta pierwsza konsola. Ja z tej konsoli też biorę dużo. Ja no. wiem, a to jest właśnie niesamowite. Bo ja na przykład tego nie biorę, co ty bierzesz z konsoli. Moi, na ale ale jakbyś sobie ktoś zdał sprawę z tego, ile twojej twórczości no. powstaje w relacji do gier. Ło, wow, panie. No. no, ale nie czuj wyrzutów sumienia a propos czytania, dlatego że to jest. To czuję, jest... czuję i mm, chcę je czuć, wiesz? Czuj je. Głęboko płytka? No, zobaczmy. Zobaczmy. Głęboko płytka. One of us. Well, the sun? Is to one of us? Co to było? Z jakiej to było bajki wyciągnięte? Oh. Bo to jest tak, że od razu chwyciło za łeb i zapraszam Cię do mojego świata, ale gdzie ja byłem? Na kosmicznej wow. dyskotece? Aha, kosmiczna dyskoteka. Um, powiem tak, nie miałem możliwości, żeby zrobić głęboką Zamknij mordę płytką. Profesjonalnie, dobrze przyłożyłeś, coś się stało, to raz się przyłóż, kurde, zrób dobrze. Nie miałem okazji zrobić, więc postanowiłem wrzucić fragment swojego jakiegoś utworu, e, który lubię i sobie posłuchałem paru i wybrałem taki, który mi się podobał. Naprawdę? Tak zrobiłeś dzisiaj? Tak. A to jest, wow, poczekaj, moment, hey, hey. Dawid ma zwyczaj robienia tak zwanych projektów. Projekt ukośnik numerek. Tak. To jest późny, to jest 501. 501. Po prostu pamiętałem, że lubię te takie wokół 500, e, pięć, nie? E, mhm. I. Y, jeszcze nie wiem, czy to zostanie, czy nie podmienimy na, na prawdziwą głęboką płytkę. Nie, to jest prawdziwa głęboka płytka. Błagam cię, ja cię tyle lat namawiam na to, żeby, żeby zaprezentować te utwory, które ostatecznie nie wchodzą na płytę. Tak. To jest Jak... demóweczka taka bardzo podstawowa, tam nie ma tekstu, tam nie ma jeszcze wizji takiej. To sobie tak nagrałem, ale lubię ten utwór, dlatego pomyślałem, że może być śmiesznie, żeby w jednym z tych odcinków puścić jakiś taki fragment szufladowego. Absolutnie, kawałka. tym bardziej, że, że nie dobrze Państwowie. Absolutnie. No. Ale gdybyś mi wiesz, powiedział, że to wiesz, jest wczesny Queen, to bym powiedział, wow! wow. To, 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 to absolutnie bym w to uwierzył. Natomiast, co jest <laughs> dla mnie istotne, to jest to, żebyście państwo wiedzieli, że właśnie z takich rzeczy powstają sprawy, które potem czasami nawet mają polski tekst, a może to przede prawda? wszystkim mają polski tekst. To prawda. Że bierzesz melodię, bierzesz podkład. Tak, no to, to jest świetna reprezentacja pomysłu, który podobał mi się, jak go robiłem. Opowiedz Dop o tym trochę. Doprowadziłem go do momentu, mm, w którym... Gdybym brał go pod uwagę jako utwór na płytę, to w takiej wersji, w której został Wam tutaj zaprezentowany, trafiłby do producenta i tam byśmy nad nim pracowali dalej. Ale mhm. ja, ja już jakby skończyłem nad nim pracę. Ale melodia by została moment. taka, jaka jest? No, różnie bywa. Mhm. Czasami. Tekst wymusiłby zmianę. Tekst wymusiłby zmianę, czasami zmiana aranżu yy, i, i tak jakby tego aury instrumentów, yy, których używamy, też nagle sprawia, że dobra, jednak ta melodia w tej nowej, yy, w nowej oprawie nie brzmi aż tak dobrze, może trzeba ją ulepszyć, może trzeba ją zmienić. Czasami te utwory przechodzą bardzo drastyczne zmiany, ale zdarza się też tak, że dość blisko jest te, te, temu oryginałowi. Ja, ja zawsze potem się y, odnoszę do takiej wersji jako oryginał, bo mm -hmm. to powstało w taki sposób, ja do tego wracałem co parę dni, co parę tygodni i, i uznawałem za każdym razem, że na tym etapie nie muszę już nic zmieniać w tym, żeby mi się to podobało. I to jest super, ale na... gdzieś mnie to smuci, <noise> że to, że tam jest kilkaset tego typu rzeczy. No... Myślę, że będąc takim uczciwym, trzeba by było powiedzieć, że takich pomysłów, które mają jakąkolwiek historię w sobie, z tych 500 już teraz 40, powiedziałbym, że jest. Dobra, nie chcę być fałszywy, jakiś taki powiedziałbym, że ze 150. Reszta to są fragmenty. No tak, ale myślę, że 150 wybrałbym piosenek. Ale nikt ich nigdy nie zobaczy. Niektóre stały się piosenkami. No Niektóre teraz się stają piosenkami. Ale absolutna większość pozostanie w tej szufladzie, albo właściwie no, w pamięci. Te, komputera. Powiedziałbym, że maksymalnie 15 utworów z tych 540 zamieniło się w płytę, Niezwykłe. albo jest w trakcie tej zamiany właśnie teraz. Niezwykłe. No i... Ale to nie oznacza, że to, to jest stracone na zawsze, bo mam w głowie taki projekt, o którym zresztą zacząłem już rozmawiać, i, i, i trochę. Angażować, nawet zatrudniać ludzi pod kątem tego konkretnie projektu. Nie wiem, kiedy on się wydarzy, bo to jest mhm. często u mnie zagadka, która jest zależna od. od tej jak długo magiki, no, będą. Głównej fazy, głównej osi mhm. moich zajęć, czyli solowych wydawnictw. Ale jest taki projekt, który właśnie ma uhonorować utwory, które zawsze, zawsze były o ten włosek za słabe, żeby trafić na płytę, a moim Mimo zdaniem są dobre. No bardzo dobre i yy, zresztą 501 tak. jest jednym z tych utworów wow. chociaż raczej w, w tej dolnej części yy, tabeli ale, ale bardzo go lubię Mam jest taka w nim energia że jest, zawsze jest... w niego wierzyłem tak. oczywiście jak wezmę te utwory na warsztat i będę chciał je pokazać komuś jak, w ramach jakiegokolwiek ewentualnej, yy, ewentualnego projektu no to one przejdą jeszcze jakieś tam ulepszenia, prawda? No bo to jest takie demo, które jestem w stanie zrobić w domu, i to mi wystarczy, nie? Żeby, żeby pracować nad tym później. Ale niesamowitą niespodziankę dzisiaj zrobiłeś i sprawiłeś tak, mi przyjemność, że mogliśmy uhonorować właśnie te, te te rzeczy, które powstają, i, i, i czasami ich niestety nie widać. Ale jak widać, dzisiaj widać. Bardzo dziękujemy. Czekamy bardzo naprawdę dziękujemy. Na, na wasze opinie dotyczące tak, jestem waszych wrażeń po dzisiejszej rozmowie. Różnie może być. Róż A to była bardzo blisko naszych zwykłych rozmów jeśli Absolutnie. nie rozmawiamy w konwencji jakiejś, tylko naprawdę rozmawiamy, żeby się czegoś od siebie dowiedzieć, tak. to ten podcast dzisiaj Super, się że dzisiaj to nagraliśmy. Mocno. Fantastycznie. Super jest wszystko. Dawid, jest fajnie? Tak. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Subskrybuj ten kanał, jeśli ten odcinek Ci się podobał i kliknij pod nim łapkę w górę, bo tego typu aktywności mają naprawdę spore znaczenie. Prawda, Dawid? Tak.